Polityka to taka rzecz, którą się. Polityka to po prostu taka rzecz, że się na przykład głosuje na kogoś, na jakiegoś prezydenta, na referendum, albo teraz jak na wybory parlamentarne. Polityka to jest to, o czym mówią ludzie, którzy są ważni w naszym kraju. Polityka to jest zbiór osób, w którym osoby się decydują, jakby było najlepiej dla kraju, dla miasta, dla państwa. Polityka to jest tacy ludzie, którzy mieszkają w Europie. Polityka to jest jak wybierają, żeby żeby wybierać, żeby ktoś rządził naszym krajem. Jaki powinien być polityk według ciebie? Polityk powinien być bardzo mądry, bardzo odpowiedzialny za Polskę. No i chyba tyle. Polityk powinien mieć cechy takie, że na przykład musi być miły, musi być dobry, ponieważ dlatego, że ludzie nie będą go oglądać w telewizji. Dobry, mądry, pracowity, dotrzymujący obietnic. Polityk powinien być zawsze taki, żeby zawsze pomagał w Polsce, nie robił, na przykład robił dużo zgromadzeń, na pewno pomagał innym i robił dobroczynne akcje. Polityk musi umieć dobrze wiedzieć dużo o polityce. Senator to jest chyba taki ktoś, co zaczyna. Co zaczyna coś mówić, a później wchodzi ten polityk. To może być na przykład taki ktoś, kto mówi, kto nazbierał najwięcej karteczek. Senator to jest taki pan, który uczestniczy w Sejmie. Senator to jest taki ktoś, kto na przykład jest takim jakby prezydentem, ale takim senatorem prezydentem, takim co jest taka sala, to on wchodzi do obok takiej szafki i rozmawia, czy na przykład kiedy może człowiek trafić na emeryturę, kiedy na przykład czy się gdzie będziemy rozświetlać ulice, gdzie będziemy naprawić na przykład beton albo jakieś płytki popsute. Immunitet to taka rzecz, którą co to może być? Immunitet to też chyba rodzaj polityki. Immunitet? No, takie coś, co się kończy? Immunitet, to akurat wiem, na przykład immunitet to jest takie coś otrzymane, takie podobne do wyróżnienia.